egzaminy na podróżce C i co tam mam było. Znajdujemy się na obwodnicy Jędrzejowa. Testujemy dzisiaj nowy typ radaru Integra B, który oprócz standardowego pomiaru prędkości rejestruje również zdjęcia pojazdu, który przekroczył prędkość. Ma możliwość nagrywania krótkich filmów z popełnionym wykroczeniem. To jest w naszym województwie trzeci test tego radaru. Po raz pierwszy jesteśmy na terenie powiatu jędrzejowskiego. Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne, dlatego w tym miejscu dzisiaj się znajdujemy. Po lewej stronie jest prędkość, tak, można zbliżyć, wtedy widać numer rejestracji. Urządzenie w trakcie pomiaru prędkości wykonuje sekwencję zdjęć i później kierujący ma możliwość sprawdzić na ekranie, z jaką prędkością się poruszał i zobaczyć na ekranie jego pojazd. Mhm. Biorąc pod uwagę możliwość wykonywania zdjęć i krótkich zapisów wideo, urządzenie ma niewielkie gabaryty, a ponadto posiada więcej funkcji i możliwości ujawnienia wykroczenia.